Jesteśmy na scenie underground w scenografii. Spektaklu, który swoją premierę ma zaplanowaną na luty 2021 roku, Made Baby Edu. W tym spektaklu zobaczą Państwo po raz pierwszy premierowo na deskach Solskiego nową twarz Tarnowskiego Teatru, Annę Zachciał. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ania jest właściwie świeżo upieczoną, no prawie świeżo, upieczoną absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych. Trzy, trzy lata. lata. Tak, trzy lata temu się broniłam. Jesteś także absolwentką studia LART w Krakowie, no ale mimo, że minęły dopiero trzy lata, to już sporo na twoim koncie. Yy, tak, jakoś tak udało mi się yy, po szkole zrobić parę spektakli kościnnie w różnych teatrach i miałam to szczęście, że po prostu robiłam dyplom, yy, dyplom z Pawłem Pasinim i jakoś ta współpraca się fajnie nam ułożyła, że on mnie potem gdzieś tam wziął do swoich... Yy, Trzech trzech projektów. Zrobiłam też spektakl z Martyną Majewską w Kielcach. A taka moja ostatnia rola to była rola Żmii w Małym Księciu w Lesznie, w Teatrze Miejskim w Lesznie. Aniu, a jakie drogi zaprowadziły cię wreszcie na tarnowską scenę, gdzie tutaj gościnnie na razie będziemy cię mogli oglądać? No... To, to była taka... I oklaskiwać. Mam nadzieję. To była taka sytuacja, że po prostu moja przyjaciółka do mnie zadzwoniła, że jest informacja o castingu, Do szukają młodo wyglądającej dziewczyny i że mam się szybko zgłosić, więc się zgłosiłam i po prostu jakoś tymi... tą drogą to wyszło. Też to był taki czas, że pandemia, więc jakiekolwiek jakiś casting to była jakaś taka nadzieja, że żeby coś zrobić, więc od razu się zgłosiłam no i się udało. Made Baby Edu to jest spektakl, który kilkakrotnie dosłownie był pokazywany gościnnie, um, kilkanaście już lat temu bo chyba w 2009 roku tak. i w innym składzie właściwie z tego składu jest Tomasz Wiśniewski, tak. no i Krzysztof Prus, który rzecz całą realizuje. Ale jeżeli chodzi o nowe postaci, nowych aktorów, którzy. Pojawią się w tej premierowej odsłonie tego spektaklu, no to właśnie Anna Zachciał i Maciej Babicz. Aniu, jak odbierasz ten tekst? To jest tekst rumuńskiej autorki, dość, no a nawet bardzo współczesny. Jak ty go odczytujesz? No ja już, bo to była taka sytuacja, że my przed castingiem dostaliśmy już scenariusz, żeby się tam zapoznać i przygotować. I no, on jest bardzo mocny i taki wstrząsający dosyć. Mówię o strasznie trudnych rzeczach, porusza bardzo ciężkie problemy. Więc ja go tak odebrałam, po prostu pamiętam, że zrobił na mnie wrażenie takie, że oj, jest naprawdę mocno. No właśnie tu fragmenty scenografii, a właściwie rekwizytów, które w tym spektaklu także grają, czyli mm -hmm. Paszport, pieniądze, pieniądze tak. jakieś butelki, tu się znajdują też szklane, niekoniecznie plastikowe. O spektaklu myślę będzie okazja jeszcze porozmawiać, natomiast dotknęłaś takiej myślę bardzo podstawowej sprawy. Spektakl jest mocny, spektakl mówią o, o bardzo trudnych rzeczach, o bardzo ważnych też rzeczach. Dla ciebie jako aktorki młodej, wchodzącej w ten świat, w ten zawód, no właśnie co było takim, nie wiem, marzeniem, tak, taką myślą przewodnią przez, przez lata studiów, że co, gdzie, w jakiej estetyce ty chciałabyś się znaleźć, w jakiej tematyce? To znaczy... Yy... Ja myślę, że to nie była taka jedna sprecyzowana rola albo że jakiś konkretny teatr, który bym chciała uprawiać. Moim marzeniem było po prostu robić e, jakieś projekty z fajnymi ludźmi, z ludźmi, którzy chcą, którzy jakby złapać fajną energię, kontakt. To był jakieś takie moje najbardziej wymarzone, e, jakiś taki cel, żebym chciała robić po prostu w fajnym miejscu z fajnymi ludźmi. Mm, ale tak powiem szczerze, bo właśnie ostatnia moja rola to była właśnie w tazmija w moim księciu. I miałam takie, o Jezu, jak ja chciała zagrać w takim dramacie, z takim mięsem, żeby to było takie, naprawdę te emocje były bliskie mi, jak, bardzo takie ludzkie. No i trochę ta Made Madey Baby mi spadła z nieba. Po prostu jak to przeczytałam, to miałam, o Jezu, albym chciała. Rzeczywiście, że też yy, myślę, że się można najbardziej rozwinąć na takich rzeczach po prostu, gdzie, które musisz w sobie gdzieś tam poruszyć, jakieś te stany emocjonalne i tą postać przez siebie yy, przełożyć i... No więc y, tak jak była pandemia, się zaczęła i się zastanawiałam, co dalej i co bym najbardziej chciała, to sobie pamiętam, że kiedyś siedziałam i tak z kimś rozmawiałam, że o Jezu, w takim, takim prostym dramacie po prostu, żeby tak gadać, żeby par z partnerem dialogować, że to jakieś było moje takie marzenie, więc... No więc tak naprawdę się cieszę, że tu jestem. I Marzenia się, się, się spełniają nawet w pandemii, się okazuje. No, nie spodziewałam <laughs> się tego. Myślałam, że jednak będzie to taki y, teraz miesiące czekania, kiedy się coś otworzy, a tu się tak jakoś udało, więc tak spełniają się. Jest super. A powiedz bardzo. mi, Teatr Tarnowski, jak go odnajdujesz, bo sama mówiłaś, że, że miałaś okazję gościnnie występować, na, na kilku scenach z różnymi ludźmi pracować? Mm -hmm. i Jak odnajdujesz tę scenę, tą ekipę, jak ci się tu zaczęło dziać zawodowo? Tak, teraz naprawdę bez żadnej. No, mówiąc zupełnie szczerze, mi się super tu pracuje, fantastycznie. I czuję się bardzo potraktowana tak po partnersku i przez y, Krzysia, naszego reżysera. I chłopacy są fantastyczni. I też to jest fajna praca, bo jesteśmy tylko w trójkę. Pierwszy raz mam taką sytuację, że jest to taki kameralny bardzo spektakl, y, przez co też tak szybko złapaliśmy kontakt, mam wrażenie. I. No, bardzo się cieszę. Już na castingu tak czułam, że jest jakaś taka fajna atmosfera i w teatrze i, i ludzie, więc są fajni, więc naprawdę cieszę się. Czyli bardzo. przystanek y, Tarnów być może kto wie na dłużej y, no, niż tylko na ten spektakl. Tak, teraz się skupiam na METI, żeby to zrobić jak najlepiej i zobaczymy, ale no też mam taką nadzieję. Troszkę. Dobrze, a teraz powiedz mi, wchodzisz w zawód. Ja ciągle przepraszam Aniu, mówię o tym, że, że wchodzisz, no bo jednak mm -hmm. e, to jest sam początek drogi artystycznej, mm -hmm. prawda? I myślę, że tak to też ty traktujesz. E, I ten początek drogi artystycznej, no to z jednej strony jest e, jeszcze przed pandemią, prawda? Rynek, gdzie jest mnóstwo utalentowanych naprawdę e, ludzi, a tych etatów w teatrach e, nie tak wiele. To, to jedna trudna okoliczność młodych, fantastycznych aktorów, którzy kończą studia. No a na to nałożyło się jeszcze ta, ta historia, z, która trwa już prawie rok czyli, czyli pandemia, brak kontaktu z, z widzem, a w każdym razie takiego gęstego kontaktu. Jak ty sobie z tym radzisz? Jak, ty, jak się w tym odnalazłaś? Ja jak zaczęła się pandemia byłam w samym środku prób, w Lesznie właśnie mieliśmy próby i tak nam to urwało i pamiętam, że wtedy miałam takie a to trochę odpoczniemy, może to tak z miesiąc potrwa i to w, w, o, przyda się może taki miesiąc jakiegoś takiego odpoczynku. No a jak potem się zaczęło okazywać, że to nie będzie trwał miesiąc, tylko długo dłużej... Mm, to było trudno i też tak myślę, że to uświadomiło nam wszystkim, że sytuacja aktorów w Polsce jest no nieciekawa. Bo ja mam dużo znajomych, którzy pracują nie na etatach, tylko właśnie robią gościnne tak. spektakle. Więc jak zamknęli, zamknęli nam teatry, no to to było kompletne odcięcie finansowe tak. i, i też ta taka świadomość, że nie wiesz, co będzie dalej. Że nie wiesz, czy to za miesiąc coś się otworzy, czy za rok no taka duża niepewność. Mam bardzo dużo znajomych, którzy po prostu się zastanawiają, czy nie szukać czegoś innego, czy nie łapią jakiejś pracy dorywczej po prostu, więc, więc jest to trudne bardzo. Mhm. Ale z drugiej strony no yy, wiesz, yy, to jest ta druga strona medalu, że z, z jednej strony jest to Kolosalne wyzwanie, bo faktycznie wiele osób zostało po prostu pozbawionych środków tak, finansowych. Tak. No to, i to nie jest żadna przesada, tylko tak, tak w wielu przypadkach bywa. No ale z drugiej strony, to bycie wolnym strzelcem, to bycie aktorem nieprzywiązanym do jednej sceny z, z punktu widzenia twórcy, prawda, daje też ogromne możliwości. Tak. I y ja jeszcze myślę, że tak rok, dwa lata temu byłam właśnie taka, że super, że tutaj w innym mieście, tu nowi ludzie, tu nowy teatr, że w ogóle ekstra. Ale też ta sytuacja w pewnym momencie męczy. Mm -hmm. To jeżdżenie, to takie zastanawianie się co dalej. Skończyłaś jeden projekt, czy będzie następny w najbliższej przyszłości, czy trzeba będzie czekać i sobie jakoś inaczej radzić. Więc... Yy, mm, więc ma to swoje po prostu plusy i minusy. I na pewno mhm. plusem jest to, że jest taka wolność i to, że możesz poznawać nowe miejsca i się jakoś tam rozwijać w różnych, z różnymi ludźmi, ale, no, ale też to takie jeżdżenie i taka ciągła niepewność, gdzie będę mieszkać w ogóle, też jest wyczerpująca po Czyli jakimś czasie. Yy, wszędzie w każdej dziedzinie życia warto na czas jakiś, albo w jakimś czasie znaleźć ten bezpieczny port? Myślę, że to Przestań. zależy od, mm -hmm. od osoby, ale ja już trochę tak mam, że fajnie by było po prostu, ale to na pewno zależy, bo to każdy ma trochę inaczej, że no właśnie zależy od tego, kto co lubi i co potrzebuje. Liczymy na to, że, że tutaj zagościsz w, <laughs> tar w Tarnowie na dłużej i tego życzę, o ile sama sobie tego życzysz. Natomiast chciałam zapytać, wyobraźniąc sobie taką sytuację, taką scenarię bez pandemii, bez masek, na ulicach, z otwartymi kinami, teatrami i wszelkimi innymi zdobyczami cywilizacji. I co wtedy Anna zachciał, zechciałaby <grym> robić w teatrze, w życiu artystycznym, jakbyś miała taką zupełną wolność? Nie wiem, Te... czy, czy chcesz mówić o swoich marzeniach artystycznych? Ja myślę, że one są y, podobne do tych, tak naprawdę, kiedy kończyłam szkołę. Ja bym chciała po prostu robić dobry teatr y, z ludźmi, którzy, którym się chce i którzy, z którym się łapie po prostu to porozumienie dusz. I to jest jakby moje, moje największe marzenie. Więc. Tego bym bardzo chciała. To tego ci bardzo życzę. Dziękuję e, bardzo. Życzę, żeby to się spełniało w Tarnowie, a także w wielu innych miejscach być może na świecie, e, Aniu, i żebyś. E, za, nie wiem, 10, 15, 20, 30 lat powiedziała sobie ależ to był fantastyczny pomysł, że ja, że ja wybrałam ten zawód. Tego ci bardzo, bardzo gorąco życzę. Bardzo dziękuję. I bardzo czekamy na ciebie tutaj właśnie na scenie Underground. Na razie w spektaklu Madey Baby Edu. Rzecz bardzo ciekawa, bardzo trudna, ale bardzo aktualna. Dająca bardzo do myślenia, więc zapraszamy państwa. Premiera planowana jest na luty. Anna zachciał. Dziękuję bardzo Dziękuję i zapraszam bardzo. też serdecznie na premierę. Dziękuję. Dziękuję.